Nazywam się Leon Scott Kennedy. Jestem policjantem. Na początku października 1998 roku miałem rozpocząć służbę na komisariacie w Raccoon City. To miał być mój pierwszy przystanek w karierze. Miejsce zbierania tak potrzebnych w zawodzie stróża prawa doświadczeń. Nie spodziewałem się, że zmieni moje życie całkowicie, a tamten czas będę wspominać w kategoriach największego koszmaru. W Raccoon City zjawiłem się 29 września. Źle oceniłem czas trwania podróży i dojechałem na miejsce już po zmroku. Zamierzałem szybko dostać się do bloku, w którym wynająłem mieszkanie. Klucze mieli mi przekazać sąsiedzi. Niedługo po minięciu znaku z nazwą miasta na środku drogi zauważyłem ranną kobietę. Wysiadłem i zobaczyłem najbardziej zmasakrowane ciało, jakie kiedykolwiek widziały moje oczy. Sytuacja wymagała natychmiastowego poinformowania policji. Chciałem wrócić do samochodu, ale nagle wokół mnie zaroiło się od dziwnie zachowujących się mężczyzn. Nie reagowali na polecenia. Nic nie mówili. Tylko pomrukiwali i zmierzali w moją stronę. Ich ciała były poranione, a ubrania brudne, zakrwawione i podarte. Oddałem pierwsze strzały. Nie zrobiły na nich żadnego wrażenia. Jedyną drogą ucieczki był wąski przesmyk pomiędzy dwoma budynkami. Tam natknąłem się na młodą kobietę, Claire, która też dopiero co zawitała do miasta. Ścigani przez dziwne istoty, ruszyliśmy przed siebie. Uratował nas zaparkowany radiowóz, w którym ktoś zostawił kluczyki. Ruszyliśmy w stronę komisariatu. Byłem zdezorientowany, nawet lekko przerażony, ale starałem się tego nie okazywać wobec napotkanej nieznajomej. W tym momencie, jako policjant, byłem jej gwarantem bezpieczeństwa. Liczyłem, że posterunek jest otwarty, a w środku znajdziemy schronienie i dowiemy się czegoś więcej. Zajęty rozmową, zdecydowanie zbyt późno zorientowałem się, że na tylnym siedzeniu jest martwy policjant. Ożył i zaatakował nas. Doszło do szarpaniny, a ja, starając się odepchnąć go i zapanować nad pojazdem, wpadłem w poślizg, który zakończył się kasacją radiowozu na jednej z przydrożnych lamp. Na szczęście uderzyliśmy tyłem, a oboje mieliśmy zapięte pasy, więc nie odnieśliśmy obrażeń. Żywy trup tymczasem wypadł przez szybę. Moment później zauważyliśmy światła pędzącej prosto na nas cysterny. To był impuls. Wyskoczyliśmy z samochodu i odbiegliśmy parę metrów. Dalej już rzucił nas wybuch, będący efektem uderzenia ciężarówki w radiowóz i stojący za nim budynek. To był cud, że nie straciłem przytomności. Pozbierałem się wystarczająco szybko, by uciec grupie dziwnych istot, które już zmierzały w moim kierunku. Drogą na wprost zagradzała prowizoryczna barykada, więc odbiłem w lewo, gdzie czekały kolejne cicho pomrukujące żywe trupy. Szybko zorientowałem się, że jedyna droga ucieczki to sklep z bronią po prawej. Wokół pełno było pożarów, szkła, śladów krwi. Wpadłem do środka, gdzie spotkałem właściciela. Miałem szczęście, że lokal prowadził były wojskowy, bo zwykły cywil pewnie posłałby mnie na tamten świat strzałem z obrzyna. Spory mężczyzna zachował jednak zimną krew i pozwolił wytłumaczyć, że jestem człowiekiem. Wymieniliśmy kilka zdań, gdy podszedł, by zamknąć za mną drzwi. Zadeklarował, że tu jesteśmy bezpieczni. Chciałem zaproponować wspólną wyprawę na komisariat. Chciałem wypytać go o szczegóły tej wszechobecnej makabry wokół, ale ścigające mnie zombie naparły na witrynę i rozbiły ją. Za moment w kilka sekund odebrały życie mojemu niedawnemu wybawcy. Było ich zbyt wielu, więc szybko zebrałem leżące na ladach paczki z amunicją do pistoletu i wybiegłem tylnym wyjściem. To był koszmar. Przemknąłem obok boiska do koszykówki i zamkniętych za bramą mężczyzn przemienionych w bezmyślnych morderców. Wąski przesmyk zatarsowała zniszczona furgonetka. Kierowca próbował najwyraźniej uciekać z miasta, ale plan się nie powiódł. Mogłem tylko mu podziękować, że miał przy sobie trochę amunicji. Jedna z paczek na skutek uderzenia znalazła się na pace busa. Chwilę później usłyszałem najgorszy dźwięk, jaki mogłem sobie w tamtym momencie tylko wyobrazić. Chrzęst metalu i skrzypienie zawiasów furtki, która odgradzała mnie od zombie na boisku. Musiałem ich zastrzelić. Wiem, że już nie żyli, ale to byli cywile, niedawni zdrowi mieszkańcy Raccoon City. Co mnie uderzyło, to to, że do tej pory spotykałem niemal samych mężczyzn. Może to ofiary walk, na których użyto broni biologicznej? A może tajemnicza choroba nie działała tak dobrze na kobiety i dzieci? Próbowałem się pocieszać, pokonując kolejne metry do komisariatu. Szczęśliwie, wcześniej dość długo studiowałem mapę Raccoon City, by móc zorientować się w położeniu i ustalić drogę na posterunek. Za sobą zostawiałem zgliszcza. Miasto było w ruinie, jakby ktoś je zbombardował. Przechodząc z konieczności przez rozbity autobus, mijałem ciała zabitych,
którzy upatrywali w pojeździe bezpiecznego schronienia i szansy na ratunek. Zamiast tego stał się jednak ich trumną, pułapką, w której utknęli na wieki. W duszy modliłem się, żeby komisariat wciąż był cały, a dzielni funkcjonariusze nadal bronili ocalałych niewinnych. Widok budynku Raccoon City Police Department na moment mnie pocieszył. Chwilę później musiałem jednak biegiem minąć kilku funkcjonariuszy przemienionych w zombie. Pokrwawione i podarte mundury, a także liczne rany na ciele sugerowały, że toczyli zaciętą walkę o życie. Walkę, którą przegrali. Wpadłem na plac przed głównym wejściem i drżącą ręką sięgnąłem w kierunku klamki frontowej drzwi. Nie były zablokowane. To nie wróżyło dobrze. Moment później uderzyła mnie przenikliwa cisza. W przestronnym głównym holu nie było śladów walki, barykad, ognia i krwi. Nie było ludzi i żywych trupów. Każdy krok niósł się echem jeszcze przez kilka sekund po postawieniu stopy na podłożu. W centralnym punkcie stał robiący wrażenie posąg, górujący nad fontanną. Jedną ze ścian po prawej rozświetlał ekran działającego komputera. Za nim mówiłem. Nie mogłem zdobyć się na krzyki i próbę wywoływania któregoś z policjantów. Chyba bałem się, że nikt mi nie odpowie. Ostrożnie zbliżyłem się w kierunku biurka i włączonego monitora. Echo niosło każdy mój krok, jakby samo próbując dać znać wszystkim wokół, że pojawiłem się już w komisariacie. Okazało się, że komputer ma uruchomioną aplikację, która kontroluje elektroniczne zamki w drzwiach. Komunikat informował, że oba przejścia są zamknięte. Jak je odblokować? Nadal powstrzymywałem się przed głośnym wołaniem kogokolwiek. Coś podpowiadało mi, że to nie jest najlepszy pomysł. Ruszyłem w kierunku najbliższych drzwi. Były otwarte. Jak tylko stanąłem w progu, moim oczom ukazał się zdemolowany pokój. Oparty plecami o ścianę siedział czarnoskóry funkcjonariusz. Podniósł głowę i spojrzał na mnie. Chciał coś powiedzieć, ale zdołał tylko głośno zakasłać, plując krwią. Podbiegłem do niego i doznałem szoku, widząc ciężkie obrażenia na korpusie. — Kim jesteś? — zapytał. — Leon S. Kennedy. — A, nowy. Wybacz, ale twoje przyjęcie powitalne zostało odwołane. — Gorzko zażartował. Nie chciał nic tłumaczyć, nie pozwolił sobie pomóc. Przekazał mi kartę dostępu i chcąc zmusić do posłuszeństwa wycelował we mnie broń. Obiecałem, że po niego wrócę. Wyszedłem z pokoju. Sekundę później usłyszałem trzask zamka. Do dzisiaj nie wiem, jak on to zrobił, bo chwilę wcześniej ledwo siedział, a od drzwi dzieliły go ze 4 metry. Poruszyłem klamką, by się upewnić, że zamknął. Następnie ruszyłem do komputera i odblokowałem sobie drogę do dalszej części posterunku. Niedawna rozmowa nie dawała mi spokoju i wskazywała, że wydarzyło się tutaj coś złego. Wierzyłem jednak jeszcze, że drzwi okazały się wystarczającą blokadą dla żywych trupów i za nimi ukrywali się ocalali. Że byli tam jeszcze jacyś inni policjanci. Swoje kroki skierowałem w stronę drzwi bliżej frontu. W korytarzu za nimi błyskawicznie ruszyła na mnie zgraja przemienionych w zombie gliniarzy. Nie miałem z nimi szans, uzbrojony tylko w pistolet, więc biegiem dopadłem do wejścia obok. Nie zdążyłem nawet ich domknąć. W środku też czekali nieumarli. Odwróciłem się i popędziłem z powrotem do recepcji, nim monstra odcięły mi drogę ucieczki i pozbawiły życia. Czułem się jak bohater horroru. Jakby ktoś umieścił mnie w najczarniejszym koszmarze. Jako policjant nie mogłem jednak w takim momencie spanikować lub załamać się. Ruszyłem w kierunku drzwi po drugiej stronie. Przywitały mnie cisza i ciemność. Za oknami panował już mrok. Wokół komisariatu było ciemno i pewnie każdy, kto podjął desperacką próbę ucieczki oknem, błyskawicznie wpadł w ręce czyhających tam bestii. Ostrożnie minąłem zakręt, spoglądając jeszcze na uszkodzony mechanizm na ścianie. Ktoś wyrwał kabel i przerwał dopływ energii. Przede mną leżały zwłoki policjanta w do niedawna białej koszuli, którą obecnie pokrywały sporej wielkości plamy krwi. Z sufitu coś kapało. Podszedłem krok bliżej i dopiero wtedy spostrzegłem, że coś tam jest i pełznie w moją stronę. Za moment w świetle pokazała się dziwna bestia. Z mózgiem na wierzchu, długim językiem, ostrymi szponami i kłami, które spokojnie byłyby w stanie przegryźć ludzkie kości. Zeskoczyła na podłogę i zaharczała. Miałem wrażenie, że patrzy mi prosto w oczy. Nie wiem jak, ale zdołałem zrobić unik, gdy zaatakowała. Rzuciłem się do drzwi za nią, ale była niezwykle szybka i złapała mnie, gdy sięgałem po klamkę. Poczułem, jak ostre pazury przejeżdżają mi po plecach. Wpadłem za drzwi i zamknąłem je za sobą. Oniemiały trzymałem jeszcze przez kilka sekund klamkę, głośno dysząc. Miałem szczęście, że za mną nie było żadnego innego potwora, który wykorzystałby okazję. Nigdy nie zapomnę bólu, który wtedy czułem. Plecy piekły mnie okrutnie. Czułem ciepło. Byłem przerażony, bo w tym stanie nie miałem szans utrzymać się przy życiu, a co gorsza, w każdej chwili mogłem stracić przytomność. Wąskim korytarzem, w którym okna ktoś desperacko zastawił łóżkiem i zabił deskami, przesuwałem się powoli do przodu. Modliłem się, żeby za rogiem nie czyhał kolejny zombie.
Ostrożnie otworzyłem duże drzwi, które jak się okazało prowadziły do sali odpraw. To był śmietnik. Wszędzie walały się papiery, krzesła były chaotycznie rozstawione po całym pomieszczeniu. Na bocznych szafkach stały kubki z niedopitą kawą oraz popielniczki z resztkami papierosów. Nie miałem sił, by nawet choćby lekko przeszukać pomieszczenie i pamiętam, że tylko przerzuciłem papiery przy podejście. Na zapleczu znalazłem kominek z dziwnym obrazem i paczkę amunicji. Już miałem wychodzić, gdy kątem oka dostrzegłem charakterystyczną teczkę. Okazała się raportem spisywanym podczas ostatnich dni na posterunku. To był chaos. Z relacji wynikało, że brakowało tam planu, by móc właściwie przygotować się na nadchodzące wydarzenia. I jeszcze te dziwne rozkazy. W głowie dudniły mi pytania bez odpowiedzi. Liczyłem, że znajdę choć jedną żywą osobę, która opowie mi coś więcej o wydarzeniach w Raccoon City. Marzyłem, żeby spotkać choć jednego ocalałego. W kolejnych pokojach i korytarzach czekały jednak tylko trupy. Oddychające, poruszające się, pojękujące i na dodatek próbujące zabić każdego żywego człowieka w okolicy. Pamiętam tylko, że resztkami sił dotarłem do ciemni. Znalazłem wcześniej zieloną roślinę, która słyszałem, że potrafi uśmierzyć ból i rzekomo przyspieszyć regenerację ran. Nie ryzykowałem niczym. Zjadłem 3 liście i oparty plecami o biurko zasnąłem. Nie mogło minąć wiele czasu, bo obudziłem się, gdy na zewnątrz nadal był mrok. Nikt mnie nie znalazł, a drzwi do ciemni okazały się wystarczającą barykadą, by powstrzymać wszystkie potwory. Wstałem. Może to krótka drzemka, może efekt placebo, a może rzeczywiście wpływ tej zielonej rośliny, bo poczułem się dużo lepiej. Jedyna droga prowadziła schodami na pierwsze piętro posterunku policji Raccoon City. Dopiero wtedy zwróciłem uwagę, że zombie, choć mordercze, nie radzą sobie specjalnie z przeszkodami. Na moment uwierzyłem, że może wszyscy ocalali ukryli się na górze. Gdy jednak tylko na korytarzu spotkałem pierwszych przemienionych funkcjonariuszy, cała nadzieja prysła. Zastrzeliłem kolejnych nieumarłych. Wąski korytarz wyłożony szarymi płytkami po kilku metrach rozszerzał się, robiąc miejsce dla pięknej statuły. W ręce uwiecznionego przez twórcę posągu błyszczał sporej wielkości rubinowy kamień szlachetny. Nie spodziewałem się zobaczyć czegoś takiego na komisariacie. Był to kolejny dziwny, nieprzystający do tego miejsca element. Tłumaczyłem sobie to wówczas działaniami policjantów, którzy być może próbowali ocalić u siebie eksponaty z pobliskiego muzeum. Ależ się wtedy myliłem. Po bokach statuły stały mniejsze rzeźby. Przy ścianach z kolei wyróżniały się dwie pasujące do nich kolorystycznie płytki. Coś mnie tknęło, by ustawić je we właściwych miejscach. Z polącym ciałem i odniesionymi ranami nie było to łatwe, ale po kilku chwilach wysiłku umieściłem je na polach. Ręka mężczyzny z marmuru drgnęła i kamień wypadł na postument. Zabrałem go ze sobą, trochę zdezorientowany. Za kolejnymi drzwiami w następnym korytarzu znalazłem pokój miejscowego oddziału specjalnego, STARS. Był otwarty. W środku rozgardiasz. Tona papierów na biurkach i wiele przedmiotów prywatnych należących do funkcjonariuszy. Wyglądało to tak, jakby ktoś w pośpiechu czegoś tam szukał. Zebrałem trochę amunicji, spray leczniczy na rany, zapteczki na ścianie. Pamiętam, jak duże wrażenie zrobiła na mnie potężna stacja radiowa. W metalowej szafie z kolei znalazłem strzelbę z pełnym magazynkiem. Korytarz na zewnątrz okazał się ślepym zaułkiem, bo przejście dalej blokowały zamknięte drzwi. Pamiętam, że w tamtym momencie poczułem się totalnie zagubiony. Wiele wejść za mną było zamkniętych lub zniszczonych, a w dostępnych pokojach nie znalazłem choćby jednej żywej osoby. Postanowiłem wrócić do głównego holu i sprawdzić, czy może ten spotkany wcześniej policjant wpuści mnie do środka i coś poradzi. Coraz bardziej zażarcie nacierający na barykady z desek zombie na zewnątrz przypominały mi, że mam niewiele czasu. Być może tylko godziny dzieliły budynek od poddania się nawałnicy morderczych bestii. Bez zawahania wpadłem do pokoju, gdzie znajdował się Licker, jak nazwali go w jednej z notatek tutejsi policjanci, i trzema strzałami ze strzelby w plecy odebrałem mu życie. 3 strzały, by zabić potwora, który był mniejszy od psa. Nie wiedziałem wtedy, kto i po co stworzył takie monstrum, ale już uderzyło mnie, że to były wręcz maszyny stworzone do zabijania. Niestety drzwi w holu były zamknięte, a policjant w środku nie odpowiadał. Czemu ich nie wyważyłem? Bo bałem się, że próbując zginę od kul. Funkcjonariusz mógł mnie wziąć za zombie. Ruszyłem więc w stronę wejścia, z którego wcześniej wycofałem się pod naporem żywych trupów. Strzelba łatwo poradziła sobie z podejrzającymi w zgrai potworami. Pamiętam, że w tamtym momencie uderzyła mnie liczba leżących na ziemi we krwi funkcjonariuszy. Straciłem już rachubę, ilu zostało przemienionych i zabitych. Pokój obok był miejscem pracy wielu policjantów z Raccoon City. Złączone biurka zasypane papierami i przedmiotami tworzyły osobliwy widok. Panował bałagan, nad głową gęste powietrze przecinały i mieliły głośno 2 duże wiatraki. Nawet one nie były jednak w stanie zatuszować stęchlizny i smrodu, który atakował nozdrza. Nigdy wcześniej nie czułem takiego zapachu i modlę się, żebym nigdy już nie miał okazji.
W jednym z pokoi znalazłem safe, o którego przeniesieniu do tego skrzydła mówiła notatka. Wklepałem podany kod i zdobyłem kilka dodatkowych nabojów do strzelby oraz malutki kluczyk do biurka. Ruszyłem dalej i niespodziewanie znalazłem się na zewnątrz, na schodach pożarowych. Wokół panował mrok i przenikliwa cisza. Skrzeczące złowrogo kruki wtapiały się w ciemność. Gdyby ktoś nieświadomy sytuacji na chwilę przystanął, mógłby pomyśleć, że metropolia po prostu śpi. W rzeczywistości dogorywała. Niemal całe wschodnie skrzydło było pozamykane na klucze. Za drzwiami nikt się nie odzywał. Nikt też nie reagował na głos czy szarpanie klamki. Byłem sam i zaczynałem bać się o swoje zmysły. W tamtym momencie naprawdę nie bardzo wiedziałem, co zrobić. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że być może na komisariat dotarła też spotkana kilkadziesiąt minut temu Claire. Ruszyłem więc z powrotem do pokoju Stars, gdzie czekała radiostacja. Pozostało mi tylko spróbować ją jakoś wywołać. Plan błyskawicznie spalił na panewce. Jak tylko podszedłem do radiostacji, zorientowałem się, że nie będę w stanie jej uruchomić. Choć wszystko wydawało się podłączone, urządzenie nie reagowało na wciśnięcie przycisków. Odwróciłem się i podszedłem do biurek. Przeglądając dokumenty, trafiłem na notes, w którym kilka wiadomości zostawił funkcjonariusz Stars, Chris Redfield. W pewnym momencie usłyszałem kroki za drzwiami i nim zdążyłem sięgnąć po broń, do pomieszczenia weszła Claire. Oboje byliśmy wstrząśnięci wydarzeniami w mieście i zupełnie nie wiedzieliśmy, co się wokół nas dzieje. Ustaliliśmy, że powinniśmy znaleźć bezpieczną drogę ucieczki. Claire zgodziła się, żebym sprawdził opcję ze śmigłowcem, który podobno był na wyposażeniu RPD. Nim ponownie się rozdzieliliśmy, oddałem jej jeszcze pamiętnik. W środku znajdował się medalion z jednorożcem. Skojarzyłem, że widziałem podobny kształt wcześniej i poprosiłem ją o przedmiot. Ruszyłem znowu do głównego holu, gdzie wetknąłem emblemat w fontannę. Wypadł klucz ze specyficznym, błękitnym kształtem u końcu. Przez kolejne minuty krążyłem po komisariacie, próbując otworzyć wszystkie drzwi, które pamiętałem, że były zamknięte. Dopiero za którymś razem zorientowałem się, że przy zamkach są kolory, które mogą pasować do kluczy. A to oznaczało, że ktoś pozamykał większość pomieszczeń na cztery klucze, następnie ukryte gdzieś w budynku. Do dzisiaj nie wiem czemu i jak. Co działo się tutaj przed moim przybyciem i dlaczego, broniąc tego miejsca, podjęto szereg tak dziwnych decyzji? Pewne światło na całą sytuację rzuciła notatka, którą znalazłem w poczekalni na drugim piętrze. Był to pokój za biblioteką, w której trzymano nie tylko teczki spraw, ale też mnóstwo publikacji poświęconych nauce, zwłaszcza chemii. To częściowo potwierdzało moją teorię, że w budynku próbowano zgromadzić cenne zbiory z okolicznych ośrodków kultury. Na twierdzę jednak komisariat nie wyglądał, a budowane barykady wskazywały, że plan zrealizowano źle. W każdym razie, wracając do tamtej notki, sekretarka komendanta Ironsa opisała kilka sytuacji, w której jej przełożony zwoził na miejsce dziwne obrazy i antyki, a na wszelkie pytania reagował wybuchami agresji. Pamiętam, że w pamiętniku asystentki zastanawiała się ona, skąd ma na to wszystko pieniądze. Gdyby wiedziała, gdyby wszyscy pracujący na komendzie w Raccoon City wiedzieli. Podążałem w kierunku dachu budynku, by sprawdzić opcję z helikopterem. Claire się nie odzywała, więc zakładałem, że bada inne możliwości. Podążając balkonami w głównym holu, dotarłem do wschodniej części. Poczułem ciepło. Za drzwiami znalazłem wbity w budynek wrak śmigłowca, który jeszcze płonął. Do wypadku musiało dojść niedawno, bo nawet jeden z zombie, być może pasażer maszyny, kręcił się po korytarzu cały w płomieniach. Znalazłem drogę na lądowisko na dachu i ruszyłem schodami na dół, na otoczone wysokim murem podwórze komisariatu. Tutaj też były zombie. Dostałem się do małego warsztatu, gdzie znalazłem zawór. Zdążyłem tylko lekko ruszyć kolejnymi drzwiami, gdy do środka wparowały dwa żywe trupy. Kobieta i mężczyzna. Były zbyt blisko, by uciec, więc wypaliłem przedostatnim nabojem w magazynku strzelby. Wzięte wcześniej roślinki jeszcze dawały radę, ale wiedziałem, że kolejne ugryzienia mogą już być dla mnie śmiertelne. Wróciłem na lądowisko i jeszcze raz obejrzałem zniszczony helikopter. Kątem oka dostrzegłem górujący nad nim zbiornik wodny, przygotowany na wypadek pożaru. Ignorując ostrzeżenia, zwiększyłem ciśnienie w rurach za pomocą zaworu. Woda wystrzeliła i zalała pojazd. Pożar został ugaszony, a ja mogłem wreszcie dostać się do niedostępnego wcześniej pokoju. W środku znalazłem mnóstwo zakurzonych obrazów, posągów i rzeźb. Prawdopodobnie należały do Ironsa, który był wielkim pasjonatem sztuki i z komisariatu zrobił miejscami prywatne muzeum. W centralnym punkcie południowej ściany znajdowało się majestatyczne popiersie jakiegoś antycznego Herosa. Po lewej i prawej stronie wisiały mniejsze rzeźby dwóch kobiet. Każda z nich miała przygotowane miejsce na ozdobny kamień.
Zaświtało mi wtedy w głowie, że być może to właśnie tutaj pasować będzie ten czerwony kryształ, który znalazłem wcześniej na piętrze. Ale nie miałem pomysłu, gdzie szukać drugiego i w gruncie rzeczy nie wiedziałem, czemu miałbym je umieścić w tym miejscu. Komisariat zaskoczył mnie już kilkukrotnie, więc postanowiłem spróbować. Mój jedyny trop w tamtym momencie prowadził do pokoju przesłuchań, do którego wejście było wcześniej zamknięte kluczem. Podejrzewałem, że tym, który niedawno zdobyłem. Popędziłem na miejsce i zacząłem ostrożnie przeszukiwać puste pomieszczenie. Zebrałem kolejny kluczyk i trochę amunicji. Na stole leżał jeszcze jeden bezpiecznik, ale gdy chciałem po niego sięgnąć, weneckie lustro przebił likę. W panice rzuciłem się do drzwi, które zatrzasnąłem za sobą. Bestia nie atakowała i nie próbowała ich wyważyć. Nie mogłem po prostu odejść, bo czułem, że ten leżący na stole bezpiecznik może się przydać. Przeładowałem broń i powoli otworzyłem drzwi, nasłuchując odgłosów. Słyszałem kroki i syczenie z lewej strony. To była moja szansa. Wpadłem do środka i zgarnąłem przedmiot. Licker już wiedział o mojej obecności, ale konstrukcja zmutowanego ciała nie pozwalała mu szybko się obrócić. To dało mi wystarczająco wiele czasu, by wyjść i zamknąć za sobą drzwi. Usłyszałem tylko za plecami dźwięk pazurów przejeżdżających po drewnie. Aż na moment plecy znowu zaczęły boleć, przypominając o doznanych wcześniej obrażeniach. Znaleziony wcześniej plan budynku sugerował, że z nowym kluczem powinienem móc dostać się do zamkniętych pokoi w zachodniej części, a tym samym może dotrzeć do spotkanego kilkadziesiąt minut temu policjanta. Oby nadal żył. Skierowałem swoje kroki do pokoju z ciemnią, gdzie w teorii miałem bezpieczny punkt do obmyślania planu działań i przygotowywania się do dalszej ekspedycji. Po drodze znowu musiałem minąć ten korytarz, gdzie po raz pierwszy spotkałem Lickera. Wcześniej w jednym z pokoi zebrałem zestaw kabli i wykorzystałem je wtedy, by naprawić uszkodzony mechanizm. Okazało się, że aktywowałem na nowo system zabezpieczeń i w korytarzu opuściły się metalowe okiennice. Dawno już nie odczułem takiej ulgi jak wtedy. W laboratorium krótko porozmawiałem z Claire, która ze smutkiem przyjęła informację o katastrofie helikoptera. Zaproponowała, żeby spróbować ewakuacji kanałami, o ile znajdziemy bezpieczne przejście. To nie był zły pomysł. Na pewno najsensowniejszy w tamtym momencie. Obiecaliśmy sobie, że pozostaniemy w kontakcie. Zamknięte do tej pory drzwi prowadziły do archiwum. W środku było pełno zombie. Tak jakby policjanci liczyli, że ten pokój zostanie ich bezpieczną kryjówką, ale plan spalił na panewce. Monstra znalazły drogę wejścia lub może wirus zaatakował jednego z funkcjonariuszy. Skończyło się makabrą. Wystrzeliłem ostatni pocisk ze strzelby i dobiłem resztę z pistoletu. Coraz gorsza sytuacja z amunicją nie dodawała mi pewności siebie. Na jednej z półek znalazłem kliszę aparatu. Postanowiłem zaczekać z wywołaniem go, aż nie sprawdzę, co z ostatnim żywym gliną, jakiego spotkałem w Raccoon City. W środku było pusto i cicho. Z małego pomieszczenia w rogu dochodził dźwięk głośnego oddychania. Wszedłem do środka i zapytałem policjanta, jak się trzyma. Nie odpowiedział. W dziwny sposób podniósł się i na moich oczach zsiniał. Białka oczu zmieniły barwę na czerwoną, a usta wydały makabryczny okrzyk. Za moment rzucił się na mnie. Wystrzelałem cały magazynek, nim padł. W tym momencie wiedziałem już, że mam do czynienia z wirusem, który przemienia ciała ludzi i odbiera im świadomość. Zabija ich duszę i umysł, by przejąć kontrolę nad ciałem. Zmienia ich w bezmyślne zombie, które polują na mięso. Na pozostałych przy życiu. W tamtej chwili przeszła mnie myśl, że niedługo sam tak skończę, bo też zostałem pogryziony. Wywołałem Claire i o wszystkim jej opowiedziałem. Potwierdziła moje przypuszczenia i zasugerowała, że to pewnie z tym wirusem zmierzył się Chris i jego koledzy ze Stars jakiś czas temu w posiadłości poza miastem. To miało sens. Wirus rozprzestrzenił się i opanował całe miasto. Podjęliśmy decyzję, że bez zwłoki ruszymy w stronę piwnicy i tam spróbujemy znaleźć drogę do kanałów. Claire słusznie zauważyła jednak, że schody na dół muszą być w którejś z niedostępnych do tej pory części budynku, bo nigdzie ich nie widziała. Potwierdziłem jej przypuszczenia. Wtedy przypomniałem sobie o dziwnej kompozycji rzeźby we wschodnim skrzydle. To wyglądało na skrytkę, do której klucz stanowią dwa kamienie szlachetne wielkości rombu. Miałem tylko jeden. Claire podpowiedziała mi, żebym sprawdził zaplecze za salą odpraw, bo ten kominek i dziwny obraz wyglądają podejrzanie. Miała rację. To chyba była ta słynna kobieca intuicja. Trop okazał się dobry, bo po podpaleniu kilku kawałków drewna farba na obrazie zaczęła się złuszczać. Za cienką zasłoną malunku skrywany był drugi z poszukiwanych przeze mnie kamieni. Mając już oba, ruszyłem w stronę magazynku z antykami, by sprawdzić, co stanie się po umieszczeniu kryształów w otworach po bokach posągu. Okazało się, że skrywa on skomplikowany mechanizm, który po aktywowaniu odsłania skrytkę. W niej znalazłem kolejny klucz,
otwierający następne drzwi posterunku. Cały komisariat był zaprojektowany w taki dziwny sposób. Misternie poukrywane klucze i pozamykane drzwi, niechlujnie zbudowane barykady i wskazujące na totalne zamieszanie podczas obrony obiektu raporty funkcjonariuszy. Nic się nie zgadzało. Strzępki informacji nie ułatwiały mi wędrówki i planowania działania. Otworzyłem drzwi do kolejnego korytarza i moim oczom ukazał się widok okien z rozbitymi szybami. Było pusto. Ciszę zakłócał tylko prąd strzelający z wyrwanych kabli do mechanizmu od okiennic. Pożałowałem wtedy, że tak wcześnie użyłem zapasowej partii i naprawiłem puszkę kontrolną w zachodniej części. Z sercem w gardle przebiegłem do końca korytarza. Na jego końcu znalazłem szerokie schody na dół. Postanowiłem najpierw szybko sprawdzić piwnicę, nim poinformuję o odkryciu Claire. Wąski korytarz był nawet nieźle oświetlony. Wyjrzałem zza węgła, by sprawdzić dziwny dźwięk dochodzący z dalszej części. Moim oczom ukazał się okropny widok zmutowanych psów bez skóry. To były majestatyczne do niedawna policyjne dobermany, silne i wyszkolone do wyłapywania uciekających zbirów. Nie wyglądały teraz na szczególnie osłabione wirusem, który spustoszył ich ciała. Przeładowałem strzelbę i zabiłem pierwszego. Dopiero po trzecim strzale się nie podniósł. Słyszałem kroki przed sobą, ale mroczne bestie nie podchodziły do rozgałęzienia. Nawet nie wiedziałem, ile ich tam jeszcze jest. Przy sobie miałem zaledwie 7 naboi do strzelby. Nie mogłem dłużej czekać i ruszyłem do przodu. To był błąd. Strzeliłem do psa po prawej, ale w tym samym momencie ten z lewej rzucił mi się na plecy. Zachowałem się jak gówniarz i wpadłem w panikę, strzelając na oślep. Przetrwałem, ale było to pyrrusowe zwycięstwo. Musiałem ukoić ból mieszanką zielonej i czerwonej roślinki, którą stworzyłem wcześniej w ciemni. Kolejne spotkanie z psami, przy tak niewielkiej liczbie amunicji, mogło oznaczać moją pewną śmierć. Na dodatek, jakby było mało horroru, jedne z drzwi prowadziły do pokoju autopsji ofiar wypadków. Był szczelnie zamknięty, co nie wróżyło nic dobrego. Kawałek dalej natknąłem się na zejście do kanalizacji. Wystarczająco wiele widziałem przerażających obrazów na powierzchni, by jeszcze schodzić pod ziemię. Wybrałem więc drogę na parking, gdzie spotkałem tajemniczą kobietę. Przedstawiła się jako Ada. Rzekomo zjawiła się w Raccoon City w poszukiwaniu zaginionego dziennikarza. Ubrana w czerwoną sukienkę i uzbrojona w pistolet, nie wyglądała na zagubionego cywila. Była zaskakująco spokojna i niezbyt skłonna do rozmowy. Pomogliśmy sobie i razem przepchnęliśmy furgonetkę, która zatarasowała drzwi do następnej części obiektu. Szczęśliwie nie miała zaciągniętego ręcznego. Lokalnego reportera Bena znaleźliśmy w jednej z cel, w których zamknął się rzekomo dla bezpieczeństwa. Nie mogłem mu się dziwić. Kraty wyglądały solidnie, na takie, które wytrzymują nawet atak fali nieumarłych. Zaoferowaliśmy wspólną próbę ucieczki, ale stanowczo odmówił. Poradził, żebyśmy spróbowali ewakuować się kanałami. W pewnym momencie z daleka dotarł nas głośny ryk. To był tylko sygnał ostrzegawczy. Zapowiedź, że koszmar tak naprawdę dopiero się zaczyna. Wraz z Adą udaliśmy się do kanałów. Stęchlizna i brud w ogóle mi nie przeszkadzały. Nie mogły, bo całą uwagę pochłaniały chodzące po ścianach gigantyczne tarantule wielkości krów. Pierwsza jakby mnie nie zauważyła, gdy przebiegałem obok niej. Druga jednak przypuściła atak, gdy znalazłem się blisko. Uderzyła mnie z impetem, ale nie zdołała ukąsić. Z wielką ulgą zamknąłem za sobą drzwi, odgradzając się od tych przerośniętych insektów. Znalazłem się w oczyszczalni ścieków. To zaskakujące, jak blisko znajdowały się oba budynki. Wystarczył krótki spacer kanałami, by z piwnicy posterunku dotrzeć do miejsca dbającego o zdatność wody pitnej w całym Raccoon City. Naiwnie można by wierzyć, że dzięki temu będzie to miejsce bardziej bezpieczne niż inne. Szczelnie zamknięta grudź z elektronicznym zamkiem zablokowała nam dalszą drogę ucieczki. W mechanizmie brakowało 4 bezpieczników. Zorientowałem się, że mogą tu pasować te, które wcześniej znalazłem w kilku różnych miejscach komisariatu. Niestety w zapasach znalazłem tylko 3 egzemplarze, choć mógłbym przysiąc, że miałem 4. Plan spalił na panewce. Inne przejście było zablokowane szczelnie zamkniętą roletą. Nad nią znajdował się niewielki kanał wentylacyjny. Ada zaskoczyła mnie propozycją, że dostanie się do niedostępnej części, o ile ją podsadzą do tego wejścia. Była naprawdę gotowa zaryzykować samotną eksplorację nieznanego rejonu, gdzie mogło roić się od zagrożeń. Nie mieliśmy wyboru, a ja musiałem się zgodzić. Następny kwadrans, gdy wyczekiwałem na jakikolwiek sygnał od niej, dłużył się niemiłosiernie. W końcu wróciła i przerzuciła mi niewielkim przejściem nad drzwiami klucz oraz kilka naboi do strzelby. Zdecydowanie należała do kobiet, które potrafią sobie radzić w każdej sytuacji.
Znowu musieliśmy się rozdzielić. Przez moment przyglądałem się otrzymanemu kluczowi. Dopiero po kilku sekundach zorientowałem się, że to brakujący czwarty kluczyk do kilku pomieszczeń na posterunku. Czekała mnie długa droga powrotna i kolejne spotkanie z pająkami. Z każdą minutą coraz bardziej żałowałem dnia, gdy przyjąłem propozycję pracy w Raccoon City. Zrobiłem porządek w ekwipunku, naładowałem strzelbę i ruszyłem schodami w stronę przesmyku w kanałach. Tarantule musiały robić się coraz bardziej wygłodniałe, bo jak tylko postawiłem pierwsze kroki, ta stojąca bliżej rzuciła się na mnie. Umknąłem jej, unikając ataku, i rzuciłem się biegiem do wyjścia po drugiej stronie. Za zakrętem jednak wpadłem prosto na wiedzioną dźwiękiem rozpędzoną drugą pajęczycę, która na szczęście źle wymierzyła swój atak i tylko uderzyła mnie impetem. To ją lekko ogłuszyło i dało mi czas, by uciec. Wspiąłem się szybko po drabince i znalazłem zaraz obok klatek z rozścieczonymi, zarażonymi psami. Powinienem wtedy opuścić pokój i ruszyć dalej, ale dostrzegłem czerwoną roślinę, która bardzo mogła mi się przydać w dalszej wędrówce. Zrobiłem się pazerny, ignorując niebezpieczeństwo. Jak tylko ją podniosłem, drzwi klatki puściły pod impetem kolejnego skoku Dobermana. Miałem to szczęście, że obróciłem się wystarczająco szybko, by strzałem ze strzelby powalić skaczące na mnie bestie. To był tylko początek. Parking minąłem jeszcze bez kłopotów, ale już w kolejnym korytarzu czekały na mnie dwa likery. Nie spodziewałem się ich i początkowo w panice zacząłem marnować naboje do pistoletu, fatalnie mierząc z kilku metrów. Otrzeźwienie przyszło w ostatnim momencie. Sięgnąłem po strzelbę i strzeliłem z biodra. Korytarz rozbrzmiał głośnym, drażniącym uszy skowytem. Pierwsza z bestii wstała i za moment została powalona kolejnym strzałem. Gdy przeładowywałem, druga podbiegła i zacięła mnie po piszczelu. Zabiłem je, zużywając wszystkie posiadane pociski. Na domiar złego musiałem odkazić ranę zmieszanymi w pośpiechu roślinami o trzech kolorach. Z pistoletem i dwoma zapasowymi magazynkami skierowałem swoje kroki do pokoju autopsji. Był wypełniony ciałami ludzi, już rozkładającymi się trupami. Drzwi szczelnie blokowały wcześniej przepływ powietrza, a wentylacja najwyraźniej już od kilkunastu godzin nie funkcjonowała. Smród atakował wszystkie zmysły, odtępiał i odrzucał. Ostrożnie przeszedłem pomiędzy leżącymi na podłodze zwłokami, sprawdzając, czy żaden trup to czasem nie czający się na ofiarę zombie. W komodzie znalazłem kartę podpisaną cieszącym oczy napisem "Magazyn broni". Odwróciłem się z nadzieją, że już wkrótce zyskam dodatkowe zabezpieczenie, gdy z jednego ze schowków na ciała wypadł zombie. Jak tylko głośno uderzyło podłogę, ożyły wszystkie minięte przeze mnie truposze. Byłem w ślepym zaułku, bez drogi ucieczki, a przede mną stała zgraja kilku wcześniej zamordowanych ludzi. Nie miałem gwarancji, że wystarczy mi naboi. Nie miałem choćby jednego pocisku do strzelby. Pozostało mi tylko przesunąć przycisk na boku pistoletu i przełączyć go w tryb automatyczny. Salwami po trzy pociski odpychałem kolejne sunące w moim kierunku zombie. Gdy tylko ostatni padł, sam osunąłem się na kolana i złapałem lewą ręką za głowę. W prawej trzymałem rozgrzany pistolet. Bałem się sprawdzić stan amunicji. Moje szanse na przetrwanie malały. Nie wiedziałem, ile jeszcze pułapek czeka mnie w tym miejscu. Przeżyłem jednak tej nocy już wystarczająco wiele, by nazywać to horrorem na jawie. Zebrałem się w sobie i przedostałem przez zwały nieruchomych ciał. Na korytarzu było cicho i spokojnie. Podszedłem do czytnika i otworzyłem drzwi kartą. W środku było ciemno i pusto. Na półkach znalazłem resztki zapasów zostawionych przez broniących się funkcjonariuszy. Skrzynka z siedmioma nabojami do strzelby i dwie paczki pocisków do pistoletu. W metalowych szafkach leżał karabinek i pas z dodatkowymi kieszeniami. Ubrałem go i wziąłem do ręki broń. Wtedy tknęło mnie, że przecież są tu jeszcze Ada i Claire. Zostawiłem go z nadzieją, że to dobra decyzja i któraś będzie mogła go jeszcze użyć. A potem ruszyłem na parter komisariatu. Nawet mnie kroki stawione na betonowych schodach wydawały się za głośne. W połowie stopni przypomniałem sobie o korytarzu z porozbijanymi szybami. O otwartej drodze dla wszystkich tych monstrów czających się w ciemnościach. Innej drogi jednak nie było, więc wszedłem na górę i przystanąłem, jakby czekając na pojawienie się zmutowanych istot. Słychać było jednak tylko wiejący przez okna wiatr. Podszedłem do drzwi przy schodach i otworzyłem je kluczem. W środku znalazłem magnuma i krążki do maszyny do pisania. To przypomniało mi, że już dawno nie zostawiłem żadnej wiadomości, a przecież na posterunek mogli też próbować dotrzeć inni ocalali. Wróciłem pospiesznie do głównego holu, by zostawić krótką notkę i ostrzec przed niebezpieczeństwami. Cokolwiek zobaczycie, cokolwiek się wydarzy, nie poddawajcie się. Zakończyłem wpis. Koniec części pierwszej.
Dziękuję za wysłuchanie opowiadania na bazie oryginalnego Resident Evil 2 z 1998 roku. Jeśli podoba Ci się taka forma relacjonowania gier i chciałbyś usłyszeć kolejne części oraz inne audiobooki, zasubskrybuj kanał. Tekstowe wersje opowiadań znajdziesz na blogu gralingrad.pl. Jeśli podoba Ci się moja praca, odwiedź też profile Gralingradu na Facebooku i Twitterze oraz zajrzyj na Patronite. Do usłyszenia.